WizBear powstał po to, żeby wspierać mamy. I ja, tak jak wiele innych mam, uspokajałam mojego pierwszego syna, który miał bardzo dużo kolki, suszarką. A teraz ten dźwięk suszarki zamknęłyśmy w misiu. Dźwięk suszarki i tak zwany biały szum, różowy szum uspokajają niemowlęta, bo przypominają im szum z brzucha mamy. Dość szybko miś zyskał popularność w Polsce i w momencie, kiedy księżna Kate urodziła księżniczkę Charlotte, postanowiłyśmy z moją siostrą Julą, z którą prowadzę firmę, wysłać do niej również jednego misia, bo uznałyśmy, że Kate, tak jak każda z nas, jest mamą, która po prostu potrzebuje pomocy. Nie sądziłyśmy, że to odbije się tak głośnym echem w mediach na całym świecie. Planujemy premierę we wrześniu nowego produktu, będzie to Leniwiec. Będzie to troszeczkę bardziej zaawansowany technologicznie gadżet dla rodziców. Oczywiście będzie miał szum, ten szum, który jest w misiu, który wiemy, że doskonale działa na niemowlęta.